Open science, termin, który coraz częściej słyszy się w środowisku naukowym. Ale co to właściwie oznacza? Naukę napędzają postępy w technologiach i narzędziach cyfrowych, sztucznej inteligencji, dużych zbiorach danych, internecie rzeczy, drukowaniu w trzech wymiarach i obliczeniach kwantowych, a także otwartej infrastrukturze cyfrowej i fizycznej, takiej jak otwarte laboratoria, otwarte biblioteki, dziedzictwo kulturowe, cyfrowe bazy wiedzy, czasopisma o otwartym dostępie i otwarte kampusy uniwersyteckie przeprojektowane. Te technologie i infrastruktura, a także inicjatywy i strategie otwartej nauki na poziomie europejskim, krajowym i uniwersyteckim umożliwiły z kolei prowadzenie badań naukowych, eksperymentowanie, rozwijanie i przyjmowanie nowych praktyk, zasad i celów otwartej nauki, aby sprostać głównym wyzwaniom społecznym. Zarówno UNESCO, jak i Komisja Europejska skomentowały te kwestie i definiują Open Science jako nowe podejście do zwiększania dostępności i przejrzystości badań naukowych oraz wspólnego opracowywania rozwiązań globalnych wyzwań. Chodzi o to, aby wyniki, dane i publikacje naukowe były otwarte i dostępne dla każdego. Umożliwia to badaczom z całego świata współpracę, dzielenie się odkryciami i wspólną pracę nad rozwiązywaniem globalnych wyzwań. Jednym z kamieni węgielnych Open Science są otwarte zasoby edukacyjne. Otwarte zasoby edukacyjne promują przyjęcie praktyk otwartej wymiany. Inne elementy obejmują na przykład publikacje Open Data lub Open Access. Aby prawidłowo wykorzystać te wszystkie zasoby, pomocna jest wiedza o otwartych licencjach. Wspólna idea jest następująca. Wiedzą należy się dzielić, bo kiedy wiedza jest dzielona, zwiększa się. Open Science i otwarte zasoby edukacyjne przybliżają nas do świata, w którym badania i edukacja są możliwe bez granic.